W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, bardzo serdecznie witam Was wszystkich we wtorek, 9 lipca. We wtorek chcemy Bogu również, tak jak każdego dnia, oddawać chwałę i cześć. A On chce dla nas, abyśmy w Jego obecności czuli się jak najlepiej. Dlatego kieruje do nas dzisiaj tak wspaniałe słowa. Słowa, które zapisane są w Psalmie 67, drugim wierszu, a także w Ewangelii Marka w 10 rozdziale 16 wierszu. Posłuchajcie. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Jezus brał dzieci w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Drodzy, czas, który jest przed nami, każdego dnia, każdego tygodnia, jest dla nas czasem wyjątkowym. Chcemy go spędzić w jak najlepszym otoczeniu, w jak najlepszym dla nas, można byłoby powiedzieć, czasie, który ma sprawić, że będziemy mogli czuć się dobrze. Bo tak chcemy. Budząc się każdego ranka, chcemy czuć się dobrze. A gdzie możemy czuć się dobrze, jak nie z tym, który nas prowadzi i strzeże? Jesteśmy już, myślę, wszyscy dobrze wkorzenieni, czy zakorzenieni w ten czas wakacji, urlopów. Może jeszcze one są przed nami. Ale zauważcie, że te dzisiejsze słowa chcą, abyśmy już ten dzisiejszy dzień rozpoczęli błogością. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. A co może być lepszego od Bożego błogosławieństwa, które skierowane jest do nas już tego poranka? Myślę, że nic. Nic z Nim nie da się porównać, bo to Boże błogosławieństwo jest dla każdego najcenniejsze, bo ono daje nam odpocznienie, poczucie tego, że Bóg jest z nami, że nas prowadzi i nas strzeże. To błogosławieństwo kierowane jest do każdej i każdego z nas, abyśmy mogli w tak wspaniały czas poczuć Bożą obecność, abyśmy mogli poczuć to, że On chce od tego najmniejszego aż po najstarszego dać poznać o swojej woli. A ta wola jest wypowiedziana właśnie w tych słowach. Bóg jest pełen miłości. Bóg jest błogosławieństwem. W Jezusie Chrystusie to błogosławieństwo jest do nas dzisiaj skierowane. Skierowane właśnie w tych słowach, które i w Starym, i w Nowym Testamencie mówią nam o tym, że Jezus jest z nami. Że chce dla nas jak najlepiej. Tam, gdzie się teraz znajdujemy, czy to w domu, czy w podróży, a może w jakimś innym miejscu. On chce być z nami i dawać nam poznanie swojej ojcowskiej woli. Niech nam Bóg błogosławi dzisiaj. Wszędzie tam, gdzie będziemy. Na naszych drogach. Może rozpoczynamy ten dzień z tym słowem, a może go kończymy. Niech to błogosławieństwo będzie dla nas takim wspaniałym wyznacznikiem Bożej obecności. Życzę Wam tego i pozdrawiam Was wszystkich gorąco z Nowego Sącza, z parafii ewangelickiej. Bądźcie błogosławieni. Amen.